Radio Kraków. A dziś, szanowni państwo, prosto z Archiwum X, Marcin Koczyba, jego gość. Dzień dobry, jak to było? Tak? Tak się zaczynało. Z Archiwum X. Fryderyk Zyska, znany państwu projektant, członek naszego zespołu radiostradowego. Pojeździłeś trochę ostatnio tymi X-ami. Tak, coś nam o tym opowiedz. Ostatnie tygodnie były niesamowicie ekscytujące. Jednak to hasło reklamowe BMW, Joy of Ride, to doskonale odzwierciedla to, w jaki sposób, jaka jest charakterystyka samochodu. No właśnie, zgłębiałeś tą charakterystykę w wersję X, tak? Tak. No, jak zwykle dla mnie najbardziej interesująca jest stylistyka, bryła zewnętrzna, to jakie zabiegi zostały zastosowane i co dostajemy w poszczególnych segmentach, prawda? Bo akurat jakby tą pierwszą grupę, którą się zająłem, to jest BMW serii X 1, 3 i 5. I ja je traktuję jako takie, nazwijmy to ogólnie pojęte SUV-y. To jest tak, że BMW się zawsze kojarzyło albo z małymi autami sportowymi, trójeczka z przodu na przykład, albo z limuzynami eleganckimi. Nagle auto dla drwala, tak? No, bez wątpienia, mimo że są to samochody, nazwijmy je terenowymi, czy uterenowione, to nie straciły tego charakteru właśnie czystego DNA BMW, sportowych emocji, sportowego sposobu prowadzenia. Bo mimo tego, że są odrobinę, począwszy od BMW X1 jest wyżej zawieszone, X3 i X5 to już rasowe terenówki, to jednak jest taka specyfika prowadzenia się bardzo sportowa. Ja znam raczej z drugiej strony właśnie od tych sportowych modeli i nie brakuje im tego. Jest zabawa i teraz jak mamy śnieg na drodze, można znaleźć bezpieczne miejsce, pobawić się, potestować. A napęd X-Drive zawsze nam odrobinę pomoże. Wiele osób, które są przeciwnikami, powiedzmy, tego typu samochodów, zarzuca, zwłaszcza X3, że taka jest kanciasta. Taka właściwie, takie pudełko. Kanciasta. Trzeba zwrócić uwagę na to, że język stylistyczny obecnie, jaki charakteryzuje BMW, zawiera znacznie więcej ostrych krawędzi, ostrych linii, mocnych uderzeń. Ale to akurat, co mówisz, nie tylko w BMW zdaje się pojawiło. To teraz to jest taki trend tego, ogólnie. Że jest właśnie ten kult sportu i takiej tężyzny fizycznej. Natomiast BMW moim zdaniem jest jakby ten charakter jest dla nich najbardziej adekwatny. Prawda? Bo to jest to marka, która charakteryzuje się ze sportami motorowymi. I oni są najbardziej szczerzy w tym i pokrywają się te obietnice stylistyczne bryły zewnętrznej samochodu z tym, co drzemie pod maską i jaka jest charakterystyka jazdy. Natomiast jest tak, że ja czasem się zastanawiam, czy te samochody typu SUV, czy terenówki, crossovery, czy one pojawiły się z racji tego, że tak bardzo chcemy mieć samochód taki większy, o większym prześwicie, czy może po prostu taniej jest wyprodukować samochody tego typu, niż reperować wszystkie drogi. Bo u nas cieszą się coraz większym powodzeniem, to nie tylko BMW, prawda, wypuściło takie samochody. Wiele osób je kupuje, natomiast moim zdaniem BMW daje nam to poczucie komfortu, czyli wygłuszenie wszystkich nierówności, stabilność i pewność, że jeżeli wjedziemy w odrobinę trudniejszy teren, to w zależności też tak jak i gradacja. No, X1 na pewno troszeczkę gorzej sobie poradzi w tym najtrudniejszym terenie w porównaniu z X5, ale jednak daje nam ten komfort, że wyjedziemy z zaspy czy z jakiegoś błota, z trudnego terenu, żwiru, znacznie lepiej niż tradycyjny sedan. Tu ja myślę, że trochę jest też tak, bo ja akurat ze swojego punktu widzenia na to spojrzę. Mieszkam za miastem, przy wąskiej drodze. Latem jest pięknie, za oknem las, ptaki śpiewają, zielono, ale jak przyjdzie zima, już tak pięknie nie jest, bo pług przyjedzie o 10, a rano trzeba wyjechać, albo o 9. No to po cóż nam pług, jak mamy na przykład no właśnie. Napęd X-Drive i serię X. I właśnie myślę, że to jest samochód,
samochód. Stąd wzięła się popularność takich aut, bo coraz więcej osób wyjeżdża z miasta, buduje domy za miastem, no ale to właśnie potrzeba wtedy czegoś mocniejszego. Znaczy to są dwie tak naprawdę wartości, które sprawiają, że ludzie decydują się na taki samochód. Bądź jest to potrzeba pokazania swojego statutu. No tak. Bo samochód terenowy jest większy, droższy, no, bardziej okazały. Oczywiście. Druga opcja to jest to, że właśnie mieszkamy za miastem. Ja testując te samochody tak naprawdę większość czasu spędzałem poza miastem i dzięki nim tak naprawdę poczułem już ten duch świąteczny znacznie wcześniej niż inni, prawdopodobnie w innym charakterze niż to, co mamy w galeriach handlowych. Bo tymi autami po prostu chce się cieszyć jazdą w terenie, który jest odrobinę trudniejszy albo bardzo trudny. One sobie świetnie świetnie tam radzą. Można świetne wycieczki zaplanować. No X5 to jest po prostu auto marzenie. Fantastycznie wykończone wnętrze. Świetnie się prowadzi, ale też wspaniale wygląda w plenerze. Zresztą tak samo jak i X3 i X1, ale jeżeli ktoś pasjonuje się fotografią, czy jest fotografem, to nie wyobrażam sobie, żeby nie chciał kupić takiego samochodu tylko po to, żeby sobie zrobić ładne zdjęcia. Ale zobacz, to jest też takie dziwne. Z jednej strony samochody rzeczywiście dobrze zrobione, eleganckie, no wszystko jest okej, okay, a z drugiej strony jest taki jakiś ciągle społeczny, dobrze, BMW sobie kupił, tak, bo musi się pokazać. Tak, ale jest to trochę... są stereotypy. Właśnie. Ja na przykład zauważyłem, jeszcze jak byłem na studiach, wyjechałem na stypendium i robiłem projekt dla Audi i dla Skody. Dla Skody był to samochód właśnie typu SUV dla osób starszych projektowany, ale zupełnie inaczej, tam mieliśmy zajęcia z szefami działów projektowych Audi i Skody, zupełnie inaczej Audi jest postrzegane za granicą. Nieraz właśnie jest tak, że w hotelach to te limuzyny hotelowe czy samochody hotelowe jako transport gości, to są właśnie Audi, bo jest to marka premium, nie luksusowa, a premium, doskonale wykończona, a u nas jest to Mercedes, prawda? Zupełnie inaczej. U nas Audi się kojarzy też negatywnie, Mercedes jako coś znacznie lepszego. Więc ale tak parę samo lat jest temu Mercedes też się tak kojarzył. Ja pamiętam początek lat 90. to no tak, Merca kupił oczywiście, tak, bo musi pokazać, że jest burżujem. Myślę, że tutaj BMW już zupełnie, dzięki temu w jaki sposób te samochody wyglądają, z jakimi materiałami, wewnątrz wykończeniem też obcujemy i tym jak one się prezentują, można śmiało decydować się na ten samochód i nie ryzykować tego, że ktoś będzie patrzył na nas przez pryzmat stereotypów. A ten ktoś z kolei, bo do tego zmierzam, też powinien się zastanowić, bo dziś to już nie jest tak, jak było kiedyś. A może powinien spróbować, umówić się na jazdę testową i sprawdzić, ale nawet jak nie, to jest. Bo przede wszystkim nabrać dystansu. Nabrać tego takiego dobrego samopoczucia i spojrzenia na innych z większą życzliwością, a nie od razu, że widzisz go, popatrz się, no zobacz, co postawił na podjeździe, żeby wszyscy widzieli, jedzie środkiem drogi. To jest takie strasznie małe i takie fajne. No ale czy nie wszyscy tak robimy, prawda? Budujemy większy dom, kupujemy lepsze telefony, kupujemy piękniejsze ubrania. Przecież na każdym etapie... Ale to o to chodzi w życiu każdy żeby pokazuje, się rozwijać, żeby było lepiej, żeby było wygodnie, przyjemnie, komfortowo. Jesteśmy jak ptaki, prawda? Pokazujemy piórka, kto ma piękniejsze, ładniejsze. Mhm. I troszeczkę jest tak, że samochody są bardziej dla mężczyzn jako zabawki niż dla kobiet. Jakkolwiek już ta granica znacznie bardziej się zatarła. Więc ci samcy muszą prezentować się. Wracając do BMW, ten segment jest rzeczywiście ciekawy, ten X, to jest, właściwie nie wiem, czy na ile one są popularne na polskim rynku w stosunku do innych samochodów BMW. Ja myślę, że bardzo są popularne, szczególnie właśnie te nowe modele, coraz częściej się widuje, w sumie jest teraz jak jeździłem, bo ja zawsze tak robię, że zwracam uwagę na to, czym akurat jadę, czy jest sporo samochodów tego typu na drogach i można zauważyć, że jest ich bardzo dużo. I to chyba dobrze, bo świadczy o tym, że ludzie zmienili właśnie to, o czym wspominaliśmy, zmienili sposób myślenia o tego typu samochodach. Jest to samochód elegancki, bogaty w formie, ma naprawdę piękne kształty, zarówno na zewnątrz, jak i w środku. Bardzo funkcjonalny, każdy z tych trzech, który testowałem. I jest to takie auto, które przejmuje pole innych marek, prawda? Czyli samochodem już nieraz luksusowym, marki premium,
dobrym dla tej grupy dyrektorskiej, może kierowników, kogoś, kto ceni sztukę, bo przecież BMW i Andy Warhol malował, prawda? I więc są to samochody to może powiedzieć dla tylko artystów. Projektant takie rzeczy, ale rzeczywiście to ciekawe. Znaczy, to są elementy, które sprawiają, że przemawia do mnie ta marka, czy każda inna. A do mnie by przemówiło to, że w zimie nie będę się musiał martwić, o której puch przyjedzie. Dokładnie. I to jest właśnie to. A jednocześnie są ekologiczne, bo to już jest technologia Efficient Dynamics i korzystam tak naprawdę już praktycznie auta hybrydowe. Fryderyk, bardzo ci dziękuję za twoje wrażenia. Napiszemy coś o tym więcej, tak? Tak, napiszemy. Będzie na nasz, większa na galeria zdjęciowa, trochę filmów, żeby uzmysłowić to, o czym mówimy. Mm-hmm. Już trochę tego jest na Radiostradzie, także zapraszamy na Facebook. Tak, już zasypałem, za co przepraszam. nie przepraszaj, to jest efekt twojej pracy. No. Niech ludzie widzą, że pracujesz, a nie tylko przyjemności i przyjemności. Ja działam w systemie zero-jedynkowym, albo pracuję, albo nie. Dobrze, bardzo ci dziękuję za wizytę. Ja do kolejnego dziękuję. Spotkania. Do widzenia.